Hej, witajcie, z tej strony Gilatkis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj będziemy grać w Buy Your Girlfriend Back, czyli będziemy kupować naszą dziewczynę z powrotem, ponieważ została porwana, powiedzmy, przez naszego przyjaciela, który oczywiście jest od nas bogatszy, więc musimy teraz my być bogatsi, żeby oczywiście ją odzyskać. Co jest śmieszne, w ogóle miałem w tą grę, jak widzicie, w tą grę ona nie nazywa się Kup swoją dziewczynę z powrotem, tylko Kup swojego przyjaciela z powrotem, bo YouTube chyba stwierdził, że... nie YouTube, tylko Roblox chyba stwierdził, że nie można kupować dziewczyn z powrotem, więc no, tak to wygląda. I musimy na to 2 miliony wydać, więc ogólnie tak to wygląda. Aha, i my idziemy tutaj, czyli to niby był nasz... Okej, to był nasz dom, nie wiem, czy można było Obamę też kupić. O Jezu, ładuje Tycoon! Dobra, proszę bardzo, bardzo ładnie. To jest, można wyłączyć albo włączyć Disco Bola. A, za 4 Robuxy, chciałbym disco, chciałbym, żeby warunki pracy były korzystne. Dziękuję serdecznie, no i nice. Prawda, nie wiem, czy epilepsji trochę nie dostanę. Halo, mogę już ją wyłączyć? Nie mogę już jej wyłączyć. No dobra, no to mam przerąbane. Możemy zrobić obrót butelką, który nam nie wychodzi, bo jesteśmy słabi. Możemy zbierać pieniądze, których nie posiadamy. Okej, okay, DIY printer, find the missing parts, czyli zakładam, że to są części? To nie są chyba części. A muszę znaleźć części, żeby w ogóle to złożyć w jakikolwiek sposób. Nie mamy pieniędzy, mamy telefon. Post something, dobra. Lubię placki. Pancakes. Boom. Proszę bardzo, 820 lajków. Stryk, jak poleciało po prostu. Dziękuję serdecznie. Dobra, gdzie są części do mojego tego? Gdzie są części komputera? To jest coś, kup za 500. Halo, bo ja muszę najpierw... To są części? O, dobra, to jest zrzut! To jest zrzut pomocny dla mnie. Chwila, czy mogę go otworzyć w ogóle? Czy gra w ogóle ogarnia takie rzeczy? A, tu są... A, to jest część! Dobra, czyli takie syfiaste rzeczy, które tutaj leżą, to są moje części. Cześć Obama, witam serdecznie. Czyli to, te wszystkie części, to już? Tak jedna część i to już jest wszystko? Tak mam to rozumieć? Dobra, no to powiedzmy. Mam? Find the missing parts. To są jakieś pieniądze, halo, ja chciałbym te pieniądze wziąć. Czy to jest jakaś taka... A tu jest, buy cardboard printer. Wow, dobra, drukarka kartonowa, nice. DIY printer, aha, czyli musiałbym znaleźć pewnie po całej mapie. Dobra, a i drukuję na pieniądze, dobra, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Decorative factory. Mogę zatrudnić Messiego do pracy? Biorę to, ja poproszę. Poproszę, gdzie będzie Messi? Proszę mi powiedzieć, gdzie Messi? Messi będzie w środku? A, spawnuje się na przodzie mojego tego co kilka minut. No dobra. Travisa Scotta też chcę za tego. Za 650. Travis Sok. Travis Skarpeta. Niech będzie. Bierzemy go. Też się będzie pojawiał raz na kilka tych. Czy zostałem oskamowany w tym momencie? Dobra, nie, no jest, proszę bardzo. Będzie robił mini koncerty i będzie robił pieniądze. Znowu będzie się co kilka minut spawnował. Okej, okay, dobra, rozumiem w takim razie. Czy ja te zrzuty mogę zbierać w jakikolwiek sposób, czy cokolwiek takiego? Dobra, czyli ja zbieram z nich pieniądze z tych zrzutów. Mam już 4000. Ej, to ja już prawie jestem bogaty patrząc na to. Nice, kozak. O, tu jest część w ogóle do wzięcia. Dziękuję. Czyli tak naprawdę muszę pozbierać wszystkie te możliwe części na mapie. I wtedy będę mógł zrobić ten DIY printer. Czyli będziemy mogli zrobić jakiś tam... Ten noob wygląda strasznie trochę. Dobra, tam się w międzyczasie u nas drukują pieniądze. Tu są w ogóle jakieś delivery service. Czy naprawdę ktoś zrobił tak, że mogę tu wejść i nie mogę stąd wyjść? W ogóle, ile jest tajkunów? Są 2 tajkuny? 5 tajkunów? 7 tajkunów? Bo ciężko mi stwierdzić. Możemy pójść w tą stronę. Czy tam będą jakieś części? Przynajmniej na to nie wygląda obecnie, żeby były jakieś części. Możemy też tu pójść. Czy to jest kogoś do kupienia? To jest chyba kogoś. Tak, to jest kogoś fabryka, mi się wydaje. Dobra. To poproszę pieniądze. Tutaj giat? Tu piszą boty? Czy... Jak on to rozumieć? Tak, to jest kogoś stricte. Dobra. Czyli ja nie muszę tu być nawet. Chwila, czy w ogóle 2 części mi wystarczą do zrobienia tej drukarki lepszej? Czy to jest za mało dalej? A tu nawet nie można pójść. Zakładam, że pewnie nie. Pewnie 2 części to jest za mało zdecydowanie. Ale teraz tam jest zrzut. Mogę sobie wziąć ten zrzut. Więc bardzo przyjemnie. Cały czas będą jakieś zrzuciki, dzięki czemu ja będę w stanie na tym zarabiać. Dobra, bardzo ładnie. Zbieram. Pyk, zebrane. Tu mogę pójść w ogóle po coś? Mogę pójść. Tu jest auto. To jest Dodge Challenger. Okej.
czemu tu jest, dalej nie wiem, szczerze mówiąc. Ale niech będzie, 100 tysięcy tam w ogóle coś kosztuje, kurde. Co, na razie Messi nie przyszedł, co tu w ogóle wygląda? Ktoś, co tu się dzieje? Czy to nie, są chyba tylko śmieci po prostu. Okej, okay, nie ma się co przejmować. Czy jeszcze jakieś części jestem w stanie uzyskać? Znaleźć gdzieś tutaj, w jakimś dziwnym miejscu. Nie wiem, czemu to jest zamknięte. Mogę tu wejść? Nie mogę tu chyba wejść nawet. Tam też nie wygląda, jakby to były jakieś części. Tutaj też chyba nie ma żadnych części. Tam nawet nie mogę się przedostać. Tu co jest w ogóle? Stąd chyba będą ci ludzie wychodzić, tak? Tak. Ewidentnie. Bo skoro ja mogę tu wejść... O, Maxwell! Halo, witam serdecznie pana Maxwella. Dzień dobry. Koteł. Nie mogę na niego kliknąć niestety. Czy coś tu jest? Tu coś jeszcze jest do przejścia. Czy ja mogę tu wejść? Chyba nie mogę tu wejść. Dobra, więc liczmy na to, że dwie części jest wystarczające. O Jezus, co tu się dzieje? Wszyscy nagle piszą, halo. Ze znajomych, wspaniale. Menadżer, możemy mieć menadżera? Menadżer kosztuje 150, bierzemy menadżera. Menadżer będzie tu ogarniał. Bardzo ładnie. Dobra, to teraz tak, mogę kupić microwave printer, bo stać mnie na to. A, muszę naprawić drukarkę, bo się zepsuła w międzyczasie. Wspaniały obraz. No, piękny. Tutaj jakaś fluorescencyjna. To mogę już zrobić. Dobra, mam! Uzbierałem wszystkie części. Money counter, dobra, ktoś będzie tu liczył pieniądze. Washing machine printer, proszę bardzo. Drukarka z tego, z pralki, niech będzie. 118 dolarów. Emotional... Ben będzie naszym wsparciem. Rozwijamy naszą fabrykę i kupujemy zdjęcie jeszcze tego, naszego znajomego. Możemy też kupić światła, możemy też kupić małą sofę. Czy mogę tu się w ogóle przedostać? Czy ja mam 11 tysięcy? Nice, jestem bogaty, prawie. Dobra, co jeszcze możemy tu kupić tak naprawdę? Purchase. Co to jest? Pieniądze? A po prostu 500 dolków mogę kupić. O, Messi przyszedł! Messi, Messi, Messi! O, Messi, o! Messi! Nice! Ile nam zarobiłeś, Messi? To już? Nie jestem pewien, czy to od razu poszło. No chyba 2 tysioki dostałem za to. To spoko, jakby nie patrzeć. Dobra, tam nic nie możemy zrobić więcej, więc... idziemy na razie tu i ciao area. Aha. Mogę po picie? Naprawdę? Dobra, dzięki serdeczne. Vending machine pieniądze. Dobra. To jakiś kolejny printer. 8 tysięcy, nie stać mi jeszcze na to. Telemarketer? Co będzie robił telemarketer? Będzie nam ogarniał moderator? Renowacja za 3 tysiące jest też do kupienia. Stać mnie? Nie stać mnie, muszę wybrać pieniądze. Ale nawet nie stać mnie na to, Jezus, jak mało to. Strasznie mało, kurde, ej, tylko 1000. Strasznie mało zarabiacie z tego wszystkiego ogólnie. W sensie strasznie, powolutku. Tam 20 tysięcy na tego. Na rozwinięcie. Kurde, o, ktoś tu przyszedł, siema. Nie wiem totalnie o co chodzi. Za 200 tysięcy mógłbym też kupić Obamę, ale nie wiem po co. Tu nie ma żadnych zrzutów, tam nie ma żadnych zrzutów. Nie no, zrzuty muszę przyznać, że były naprawdę kozackie, jeśli chodzi o ten początek. Ale my naprawdę nie możemy kupować więcej niż po 500? Czy to będzie naprawdę 500 dolków? Naprawdę 500 dolków można kupić, tylko 500, nie więcej. Dobra, to robimy w takim razie renowację, czemu nie? Moglibyśmy zainwestować w cokolwiek innego, ale robimy główną renowację. Po prostu fabryka. Żadne nielegalne... Aha, żadna nielegalna... Żadne nielegalne pieniądze nie są tu robione. Pff, w skrócie. Nice. A tu mogę coś zrobić? Nie mogę tu chyba nic zrobić. To jest część moja. Nie mamy maili. No nie dziwię się nawet, szczerze mówiąc. A mógłbym napisać na tym telefonie coś więcej? Hello world. Witam. Ile ludzi? 6 ludzi zareagowało na to. Nice. Nice. Aha, muszę po prostu poczekać. Wszyscy, tak? Dobra, join Fortnite gang. Hueno Fortnite. Wszyscy będą pisać o Fortnite, tak? Nice. No dobra, kozacko. I to coś, cokolwiek zmienia. Oni mają więcej lajków niż ja. A jestem twoją mamą, daj mi 15 dolarów. Jasne, masz 15 dolarów. Jaki wielki ten telefon w ogóle, Jezus. No to już? To przyszła sobie, wzięła te pieniądze i poszła? No dobra, niech będzie w takim razie. A, to się nas zepsuło znowu. Niech będzie. Co prawda nie wiem, w jaki sposób to się psuje, ale nie wnikam w to. Musimy naprawdę uzbierać teraz 8 tysięcy... A, tu się kolejna zepsuła, jeju. Trzeba klikać na to cały czas. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle na stronie gry jest opcja kupienia, można kupić dekoracje jeszcze, ale nie można kupować pieniędzy. W jaki sposób miałbym kupić więcej pieniędzy? Chciałbym na przykład kupić 200 tysięcy w grze. Co się dzieje? Halo? Czy znowu Messi przyszedł, czy jest mini koncert?
Czemu słyszę muzykę? Halo? Gdzie to się dzieje niby? A tu? Dobra, on tu się pojawił. I Messi naraz! O, jest koncert i Messi! Messi! Jem piasek, nice. 2700 mamy. Dobra, Messi odszedł. 2000 nam dał Messi. Nice. Proszę bardzo, żegna się, do widzenia. Cyk, cyk, elo. 4700. Ile za to dostaniemy? Za ten jego wspaniały występ dla wszystkich. Uwaga. To tyle? Czy on jeszcze będzie tańczył? Nie wiem, czy ile on to... A, to są moje posty ostatnie. Ja się zastanawiam, co to za napisy. To już? Ja nie wiem, ile on tak będzie tutaj śpiewał. Siema. Witam. Okej. Dziwne. Chodzi po prostu i staje w randomowych miejscach. 4700. Czy ja mogę zarobić trochę pieniędzy? Dobra, jest zrzut jakiś. Bardzo chętnie go zbiorę. Cyk, 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 cyk. Super. Dziękuję za ten zrzut. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybym mógł go zebrać. Super. 9000 nagle mamy. A, ja akurat jak odleciał? Czy ja dostałem 500 za to, że on tu przyleciał? Mam nadzieję, że to nie było 500. W sensie to się chyba musiało jakoś akurat w jednym miejscu skumulować, bo nie chce mi się w to wierzyć. Czemu to jest w ogóle jakoś tak zadymione wszystko? Znaczy... Nie mieliśmy prądu? Jak mam to rozumieć? Czy coś tu było nie tak? Mind... Jak on siedzi w ogóle? Taki rozkraczony i nam kopie bitcoiny jakieś czy coś. Niech będzie. 4000, mam 5800 i nie jestem w stanie nic więcej kupić. A trzeba naprawić drukarkę, bo znowu się zepsuła. One tu generują te pieniądze, ale to nie jest jakoś super dużo. Firehouse, tu nie możemy nic zrobić, obamy. Tutaj też coś gadają randomowe postaci, niech będzie. Piękne, piękne. Za 20, to naprawdę musiałbym teraz stać cały czas tutaj i kupować to po 15. A nie mógłbym kupić naraz na przykład 5000 za 150, byłoby zdecydowanie przyjemniej. Wydaje mi się, że ktoś tutaj po prostu wpadł na taki pomysł. A czemu to jest w ogóle teraz dwa? Flash drives for printers. Za 100000, ale nie stać mnie na takie rzeczy. Skąd miałbym nie stać na to wszystko? Nie stać mnie, muszę, jestem po prostu biednym, zwykłym człowiekiem, który no, tutaj kupuje po 15 robuxów pieniądze w grze. Tak to wygląda. A mogę tą dekorację tej fabryki? Chciałbym zobaczyć. 12 robuxów to jest, no, dużo, dużo. Dobra, i co teraz? Jak się dekoruje... Aha, po prostu to są dekoracje, rozumiem. Nice. A właśnie, tego menadżera chyba kupiłem w końcu, nie? Czy nie? O, jest menadżer. The manager keeps all workers and printers on task. Aha, czyli pilnuje wszystkich... Aha, jak się zepsuje drukarka, to ją po prostu naprawia. No dobra, niech będzie w takim razie. 3900, 11000, to dalej nie jest zbyt dużo. I teraz, no i teraz tu przyjdzie naprawić. Dobra, okej, okay, niech będzie. Ja muszę pójść... O, Messi, Messi! O! Messi mógłby się częściej pojawiać. Tak samo jak ten Travis. Czemu to jest pies w ogóle na górze? What the... Niech będzie. Tutaj kulturalnie jeszcze więcej pieniążków. Potrzebuję tu jeszcze z 10 razy tak podejść, żeby w ogóle kupić to i żeby mieć szansę zrobienia czegoś więcej. No bo teraz najtańsza rzecz, jaką mam do kupienia, to jest za 100000, nie licząc poszerzenia tam oczywiście tej fabryki za 120000. No ale to jeszcze trochę, to jeszcze troszkę, 15000, jeszcze 5 razy. Jakbym nie mógł tego jakoś tak zautomatyzować, że po prostu klikam i jest. Tylko muszę za każdym razem na to wchodzić. Czy jest w ogóle w stanie mi wyskoczyć kilka okienek? Chyba nie. To chyba nie jest rzecz, która działałaby się dobrze, szczerze mówiąc. 16200. Ile mam tu pieniędzy jeszcze? Tu mam prawie 3000. Dobra. To jeszcze raz kupimy sobie na spokojnie i będzie good. Czy w ogóle Ben zawsze miał te okulary? Nie jestem pewien. 20000, dobra, powiększamy fabrykę. Nice! O kurde. Reklama firmy 5000, to myślę, że nic nie zmieni. Aha. Okej, okay, fajne rzeczy. Za 500000 można kupić. Czyli tak, to jest jakaś strefa odpoczynku. To jest współpraca jakaś, czy partnerstwo jakieś za 25000. Manlab, czyli jakieś laboratorium pieniędzy za 23000. Jeśli miałbym tyle pieniędzy, to mógłbym coś zrobić. A, mogę też kupić złote drzewo, które tutaj jest do kupienia za 50000. No w sensie to jest fajna inwestycja. Czemu nagle mam dwóch Obamów do kupienia? Był jeden tylko. Dlaczego jest dwóch Obamów do kupienia? Aha, to jest ile mama zabrała już pieniędzy. Ta co przyszła, okej. Okay. Wszystko jasne. Ktoś ma 242 miliony, tak? Chcecie mi powiedzieć. I ostatnia osoba na liście ma 9 plus milionów. No brzmi to co najmniej podejrzanie. O, znowu. O,
193, czemu mam ci płacić? A jak ci nie dam? I wzięła sobie pewnie sama te pieniądze, znając szczęście. Znając szczęście wzięła... Messi, Messi! Halo, teraz... O Jezu, prawie Messi mnie złapał. Wspaniały ten Messi, wspaniały. Dostajemy pieniądze, potrzebowalibyśmy 23 tysięcy na Money Lab, szczerze mówiąc. Także, nie będę wam spoilerował więcej tej gierki. Jeśli chcecie zagrać to oczywiście i kupić swoją dziewczynę z powrotem, to macie link w opisie do gierki. Pamiętajcie również, że pierwszy link w opisie możecie kupić sobie Robuxy, ale również normalne po prostu gierki. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!